Do 2016 roku ulice Osiedla Hańcza w Suwałkach zostaną utwardzone, zapowiedział Czesław Rękiewicz, prezydent miasta. Dziś włodarz spotkał się z dziennikarzami na Osiedlu Hańcza, aby zaprezentować, które ulice zostały wykonane, które są w budowie, a na które rozpisano przetargi. Większość została już utwardzona. W ostatnim czasie prace trwały w kwartale Poznańskiej, Bydgoskiej, Białostockiej i Warszawskiej. W budowie są ulice otoczone Bydgoską, Szczecińską i Olsztyńską. Projektowane są ulica Ełcka i drogi do niej przyległe oraz Katowicka, Wrocławska, Gorzowska i Legnicka. W przeciągu najbliższych dwóch lat, czyli rok 2015-2016, kompleksowo, jak Państwo widzicie, ten kwartał mamy za sobą, to jest w realizacji, tutaj dokumentacja będzie i myślę, że mieszkańcy też w końcu, jak spotykam się, to mówią, no w końcu ktoś o nas przypomniał. I cieszę się bardzo, że powstają również takie inicjatywy ze strony samych mieszkańców. Jesteśmy przy ulicy Białostockiej i dwa lata temu zgłosili się do nas mieszkańcy tej ulicy i z pomysłem takim zorganizowania placu zabaw dzieciom i ten plac zabaw powstał. Tam dalej przy ulicy Olsztyńskiej powstało takie boisko.